naszych zajęć Scratch Dobry, to zajęcia ostatnie w tym roku szkolnym, a jak zajęcia ostatnie w tym roku szkolnym, to będziemy się zajmować dobrze wiecie czym. Ale zanim przejdziemy do tych naszych aktywności, które dla Was dzisiaj przygotowałem, to bardzo proszę, napiszcie na czacie, że jesteśmy w dobrym kontakcie, czyli że słyszycie mnie, że mnie widzicie tradycyjnie na czacie. Proszę, niech Wasze panie nauczycielki albo Wy, jak jesteście w domach, kilka słów, skąd jesteście i przywitajmy się, bo widzę na razie na czacie jest spokój. Ale ja tutaj przelecę szybciutko. Dzień dobry Ala, dzień dobry Antoni, dzień dobry Elżbieta, Elżbieta 1, Elżbieta 2, Ewa, Kacper, klasa SP124 w Krakowie, Kuba, Weronika. Ja tutaj tylko zapytam, bo dzisiaj jestem gościnnie w szkole podstawowej numer 68, tak się wydarzyło. To chciałem w Szczecinie, chciałem zapytać, czy tam link dotarł z adresem? A, rozumiem, dobra. Więc link, to tylko dam informację, że link wysłałem też Messengerem, jakby coś. Tak jest i tobie też, tak. Okej, okay. Słuchajcie, dziękuję bardzo. SP38 Poznań, są u nas też gości dzisiaj z Poznania, naprawdę. Więc się cieszę. Dzień dobry Antek, dzień dobry Maria, fajnie, że jesteście. Więc tak jak widzicie, dzisiaj zaczynamy wakacyjną odsłonę Scratch Dobry, ale najpierw chciałem Wam bardzo, bardzo podziękować. Chciałem Wam bardzo podziękować za to, że braliście udział we wcześniejszych spotkaniach i braliście udział w Scratch Dobry i pokażę Wam, co pięknego stworzyliście wspólnie. Więc już teraz wiecie o tym, że to zawsze trochę trwa. Udostępniam swój ekran. Proszę bardzo. Uruchamiam, otóż przeglądarcu, okej, udostępniam ekran. SP38, dużo Poznania dzisiaj, chyba mieliście nosa. Świetnie, że jesteście i coraz to nowe osoby do nas dołączają i zespoły. Pamiętajcie, żółwiki Wam przybijam i tutaj już udostępniam ekran, bo zobaczcie, w czasie naszych działań, w tym półroczu, zrobiliście między innymi takie tutaj grafiki i różne mozaiki związane z wiosną. I to dzięki Wam dzisiaj mamy taką temperaturę i pogodę, bo udało Wam się zaczarować i prawdziwe słońce w końcu do nas dotarło. Oprócz tego też dzieliliście się swoją muzyką i bawiliście się w DJ-ów, miksowaliście różne próbki, rewelacja. Powiem, że słuchałem tego, naprawdę, byłem pod wrażeniem. I jeszcze wspólnie świętowaliśmy urodziny Scratcha, Scratch Dobry. I dzisiaj będziemy się bawić i Scratchem Juniorem, i Scratchem na zakończenie naszych spotkań, żeby ci młodsi, którzy wolą Juniora, mieli jakieś pomysły na to, jak zrobić jakieś projekty juniorowe, a ci, którzy mają pomysły i już potrafią bawić się i programować w Scratchu, będą mogli stworzyć swoją wersję programu w Scratchu. Więc myślę, że możemy zaczynać po tym wstępie już nasze aktywności związane z dzisiejszym webinarem. O, dzień dobry Konstancjo, dzień dobry SP38, też Poznań. No naprawdę zrobiło się dzisiaj bardzo poznańsko. Uwaga, uwaga, zobaczcie, co jest na następnym slajdzie. Na następnym slajdzie mamy główne hasło naszych dzisiejszych zajęć. To są wakacje i bardzo bym chciał, żebyście z tym słowem zrobili pewną sztuczkę. Ja Wam pokażę, co ja zrobiłem z tym słowem. Zobaczcie. Na czym polega ta zabawa? Sami na to wpadnijcie. Zobaczcie, co jest na planszy i zastanówcie się, jakie jest Wasze zadanie. Ciekawe. I Kraków cudowny. Dzień dobry. Jak ja się cieszę, że Was widzę. Czekam na Wasze propozycje. Dziękuję bardzo wszystkim Waszym nauczycielkom i nauczycielom, którzy teraz piszą na klawiaturze Wasze odpowiedzi i propozycje. Czekamy. Tak, tak. Widzę, że stukacie tam w klawiaturę. A, na razie jeszcze się witacie. Wspaniale. Jest Was bardzo dużo. Cieszę się bardzo. Jak myślicie, na czym polegało moje zadanie? Zobaczcie, jak mam wakacje, to potem mam tutaj dodane pewne słowa. Wielkie, atrakcyjne, kochane, arbuzy, ciekawe, jedzonko, energia. Jak myślicie, na czym polegało moje zadanie? Jeszcze poczekam, zastanówcie się. Pewnie rozszyfrujecie. Myślcie. Thank you.
Dobrze, dobrze. Jak myślicie, na czym polegało zadanie? Poczekam jeszcze, policzę do 10. Jak nie, to wam powiem, ok? Liczę sobie, zamykam oczy. Okej, mam 10. Super, dokładnie tak. Wakacje stały się skrótem. Zgadza się. Skrótem, którego rozwinięciem są wyrazy, które zaczynają się na każdą z liter w słowie wakacje. Czyli jakie mogą być wakacje? Mogą być wielkie, mogą być wymarzone. Czyli użyłem takich słów, które kojarzą mi się z wakacjami, na przykład arbuzy, bo uwielbiam jeść arbuzy, kiedy jest upalnie. To teraz chciałbym, żebyście dali propozycję słów, które zaczynają się na literkę W. Zaczynamy naszą giełdę i naszą burzę mózgów. Jakie są wakacje? Na wy, wyśmienite na przykład, takie słowo. A wy, jakie macie propozycje? Napiszcie na czacie. Poczekam. Jak zwykle pewnie mnie czymś zaskoczycie. Jest już, że są wspaniałe, dokładnie. Dziękuję, dziękuję Ola L, dziękuję Klaudia SP124. Wyjątkowe. Dziękuję Maria. Okej, wystrzałowe, super pomysł. Rewelacja, dokładnie tak. Bardzo, bardzo dziękuję, Lucja, też za Twoją nową propozycję. Znowu policzę do 10 i pomkniemy do następnej litery. Okej? Okej, wyśmienite. No to teraz uwaga, uwaga, litera A. Pierwsza litera A. Zmieniamy się. Litera A. No. Patrzcie mnie, tak jak zawsze na naszych zajęciach. O, aktywne, wspaniale, no tak, bardzo dobrze. Tyle się siedziało przy tych komputerach w czasie edukacji zdalnej. Teraz dobrze zadbać o to, żeby jednak się trochę poruszać. Dokładnie to artystyczne, można coś stworzyć, bo jest więcej czasu. Można spokojnie, jakieś hobby, tak, aktywne, artystyczne, atrakcyjne, wspaniale. To wszystko są, jakie? Przymiotniki, to wiecie. Dokładnie, używacie cudownych przymiotników. Uwaga, liczę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, uwaga, uwaga, literka. Ja mam na imię Krzysztof, czyli pierwsza literka. Literka K tutaj będzie. K. Ja już napisałem kochane. O właśnie, tak. Kocie, bo wiecie, Scratch, więc powinny być kocie, prawda? Kocie, jak najbardziej. Kolorowe, kreatywne. No, wiedziałem, że Kraków, tam gdzie mieszkają smoki, to zawsze wymyślą jakieś ciekawe propozycje. Jak zwykle. Żółwiki dla Krakowa i dla wszystkich smoków i wszystkich was. Jeszcze kolorowe. Świetnie, świetnie. Ja znowu liczę do 10. 3, 2, 1. Jak ktoś ma jakąś propozycję, niech ją dokończy. A teraz przeskakujemy literkę A, bo przecież ona już była. Królewskie wakacje. No tak, można przesiedzieć wakacje w koronie. Idealnie. No to teraz literka A była, więc jaka literka teraz? Jak cytryna do lemoniady. Bo wiecie, cytryna też jest dobra, jak jest ciepło. Można sobie zrobić pyszne. O, czadowe! Żółwik, cudne. Łokieć. No tak, piątka lepiej. Dobra, piątka. Cudne. Cudowne, wy jesteście cudowni, świetnie, bardzo aktywni. Wyobrażam sobie, że w tych waszych klasach jest teraz tak głośno, jak teraz tam na korytarzu i sali za mną. Super. O, cytrynowe. Ktoś lubi lody cytrynowe? Kolejna rzecz. Aha, mam policzyć od 10 do 1, prawda? Taka była zasada. Wy tam jeszcze piszecie, a ja sobie liczę. Po cichu. Okej, dziękuję. Są jeszcze, bardzo dziękuję, Lucja. Ciepłe, Marta, albo dzieci pani Marty napisały, czarujące. Są też ciche, wspaniale. Ciche zajęcia, to jest super sprawa, ciche zajęcia, bo można czasem odpocząć, że po prostu zrelaksować się, pójść do lasu. Bo mogę wam zdradzić tajemnicę? Zdradzę wam pewną tajemnicę. Ona cukierkowa, ona u mnie się sprawdza. Jeżeli chcecie poobserwować przyrodę, to dobrze jest usiąść gdzieś w spokoju, albo nawet rozwiesić jakiś hamak, albo usiąść sobie gdzieś na jakimś pieńku i po prostu się nie ruszać. Gwarantuję wam, że z dużą pewnością, jak posiedzicie tak dłużej w ciszy, jakieś 10-15 minut, to zobaczycie jakieś ptaki, albo może wiewiórkę, a może jeszcze jakieś inne zwierzę. Więc super pomysł, że wakacje też czasami można wykorzystać ciszę. Okej, no to zostało nam J. Jagody.
Pewnie jagody, niam, 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 pyszności. Co jeszcze? Pozdrawiam SP7 Oleśnica, jesteście cudowni. Super, super, okej, bardzo dobrze, bardzo się cieszę. Jedyne, o super, bo to się łączy z wyrazem W, czyli wyjątkowe. Świetnie, okej, jeżyny, oj, pyszności, takie czarne, dojrzałe jeżyny. Świetnie, okej, dziękuję. I ok, znowu liczę od 10 do 1. 3, 2, 1. Energia. To jeszcze literka E. Super. Elektryczne, energiczne wakacje. Wspaniale. Bardzo dobrze. Jesteście mistrzami wymyślania po prostu. Super. Takie wakacje to ja chcę przeżyć z wami. Naprawdę. To jest świetna sprawa. Sobie tutaj otwieram. Mhm. O, widziałem super słowo ktoś użył. Kto to użył? Michalina albo dzieci pani Macheliny, Maria albo dzieci pani Marii. Ekskluzywne. Eksplozyjne? No wiadomo, jak się ze smoka ma ze sąsiada, to ma się eksplozyjne różne. Tak, jest ogień. Ekowakacje, to też ważne, że jak już jesteście gdzieś nad jeziorem, nad morzem, w górach, w lesie, na plaży, na polanie, to pamiętajcie, jak jecie batoniki, albo pijecie wodę, to weźcie te papierki ze sobą, dobra? I potem wyrzućcie gdzieś w śmieciach. Nie wrzucajcie ich gdzieś tam, żeby wiewiórka się nie pomyliła i nie zjadła jakiegoś batonika, bo to na pewno jej zaszkodzi, znaczy tego opakowania, dobra? Ekstremalne. Energetyk, że w sensie energia, nie? Bo energetyków nie potrzebujemy pić latem, bo jest tyle energii słońca, że nie, szczególnie w młodym wieku, to nie. Ekstremalne, przeżycia, prawda? Jak się zobaczy jakieś dzikie zwierzę gdzieś w lesie, albo się zjeżdża na jakiejś zjeżdżalni, to są ekstremalne wakacje. Macie rację, bardzo wam dziękuję, świetnie. Tutaj piękne rozszerzenie naszego, jak ktoś powiedział, skrótu, wakacje z pięknymi wyrazami, z pięknymi czasownikami, przymiotniki, odpowiadam na pytanie, jaki, jaka, jakie, prawda? Więc to były przymiotniki. Okej. Okay. Afrykowe wakacje, ktoś ma pomysł, super. Uwaga, uwaga, ale to nie koniec. Teraz, moi drodzy, dam wam link do naszej tablicy. Każdy z was dostanie tablicę, znacie to. Już robiliśmy to czasami na Scratchu Juniorze. Ekspresowe wakacje, ekspresowo, żeby przemieszczać się pomiędzy górami, pomiędzy fajnymi sytuacjami, ale żeby ekspresowo nie minęły. O nie. I europejskie. Dziękuję pięknie. Jesteście kopalnią pomysłów. Uwaga, umieszczam wam teraz link. Wy wejdźcie, albo wasze panie niech wejdą na ten link. Niech piszą nazwę klasy i już znacie to, robiliśmy to. Ja wtedy zobaczę wasze tutaj, jak wpiszecie tam imię i klikniecie na ten pomarańczowy przycisk, to wtedy będę widział, że już jesteście. Też sprawdzam. Wystarczy wpisać i potem kliknąć Join Whiteboard Class. Dokładnie tak. Okej. I będę widział, że już jesteście. Sprawdzam sobie. O, wspaniale, już jest 124. Wiedziałem, smoki jak najszybciej. Jest już Miki, jest już druga A, jest już Romek, SP7, Oleśnica. Super. Jeszcze chwilkę poczekamy. Wspaniale. Poczekam, żeście mogli wejść. Super, Oleśnica. Bardzo się cieszę. Jeszcze damy sobie chwilkę na to, żeby tutaj wyjść. Czasami się zdarza, że są jakieś trudności z komputerem, ale spokojnie, najwyżej napiszę nam na czacie, okej? W ten sposób to zrobimy, bo ja zaraz na wasze tablice, na waszych tablicach umieszczę pewien schemat. O, coraz więcej was. Jeszcze piszecie różne rzeczy na tych tablicach, nie ma problemu. Jeszcze Ala do nas dołączyła. Super. Uwaga, uwaga. O, jeszcze kolejne osoby. Antoni, trzecia A, Bartłomiej i Krzyś. Super. Widzę, że niektórzy z was pracują z domu po prostu. Okej. Okay. Uwaga, przygotowuję coś dla was teraz, więc chwilkę muszę się skupić. Wiecie, jak to jest. Trudno się mówi i się pracuje, ale już prawie. Uwaga, uwaga. Teraz na waszych tablicach przestańcie już rysować, proszę was, bo prześlę wam coś. Uwaga, przesyłam wam coś i już nie rysujcie na tym, bo teraz przyjdziemy sobie tutaj. Zobaczcie. Wakacyjne marzenia. Słuchajcie, bo jak wakacje są takie fajne i
też ekspresowo mijają, to dobrze zaplanować, co w czasie tych wakacji chcielibyście zrobić. Takie rzeczy, o których sobie marzycie. Mogą to być małe marzenia, mogą to być olbrzymie, wielkie, gigantyczne marzenia. Ja mam na przykład takie marzenie, żeby spać też pod gołym niebem albo pod namiotem, bo nieczęsto się to przecież zdarza. To moje marzenie. Chciałbym, żebyście te marzenia, wspaniała, pierwsza D jest z nami, żółwiki dla was, piąteczka, cieszę się, że do nas dołączyliście. Jesteśmy teraz na etapie takim, że będziemy mówić i pisać o naszych wakacyjnych z waszą panią, to wasza pania pomoże wam w tym, żeby zebrać te wakacyjne marzenia i możecie dołączyć do nas też na ten adres, który tutaj umieszczam na czacie. Uwaga, uwaga, umieszczam na czacie adres, spróbujcie tam wejść, a jak nie, to będziecie pisać na czacie, już tutaj zaglądam. Świetnie, jeszcze raz, bo doszło kilka osób, proszę bardzo, umieszczam te tablice dla was, żeby były, żebyście je mieli. Okej, świetnie. I teraz udostępnię wam mój ekran, zobaczycie, jak ja... Co możecie zrobić, w jaki sposób możecie zapisać tam swoje marzenia, ok? Uwaga, udostępnienie ekranu, czas start. Już klikam, otwieram sobie aplikację, to zawsze chwilkę trwa. I uwaga, uwaga, kręci się kółeczko, mamy to, aplikacja. I już wam udostępniam ekran, gdzie was widzę. Tak jest, tutaj. Uwaga, uwaga, widzicie pewno mój ekran, jeszcze chwilę. O, świetnie, już będzie. Dobrze. I teraz zobaczcie. Macie u góry tutaj literkę A. Jak klikniecie literkę A i wejdziecie tutaj, to możecie napisać noc pod gołym niebem. To ja, to moje marzenie. Wy będziecie mieć inne. OK, jak sobie tą noc tutaj umieściłem, mogę ją przesunąć. I znowu klikam A i na przykład... OK, że ja pływanie kajakiem. A wy dopisujcie swoje rzeczy, dobra? Zaraz zobaczę, jak tam to wygląda u was. Możecie też na czacie pisać. Oczywiście, że tak. Mhm. Super, już zaglądam na nasze tablice, w których jesteście. Już zaglądam. O, już się pojawia. Noc pod gołym niebem, tak, też ktoś. Energylandię ktoś marzy. No tak, super. Mieć... Owczarka niemieckiego, to ciekawe. I spędzić z nim czas, to bardzo ciekawe. Spędzić czas z owczarkiem. Dobra, jeszcze poczekam, co się tutaj wydarzy. Wierzę, że na pewno dacie fajne pomysły i może nawet ja z nich skorzystam, albo wasi koledzy, koleżanki, którzy teraz biorą udział w naszym spotkaniu, też skorzystają z waszych pomysłów, bo widzę, że jest wyjazd nad morze, chatka na drzewie. Ktoś chciałby mieć chatkę na drzewie i spędzić tam czas. Świetny pomysł, dobra. To jeszcze poczekam, zerkam na czat, czy tam coś się zmieniło. Ktoś chciałby spędzić wakacje na plaży. Widzicie za mną? To można powiedzieć, że z tej strony taki plażowy kolor mam. Przygotowałem się. No, można się plażować. Tylko pamiętajcie o kremach przeciwsłonecznych. To bardzo ważne. Mhm. I żeby jak idziecie do wody, to też pod opieką dorosłych, żeby wiedzieli, gdzie jesteście, to są ważne informacje, żeby wakacje spędzić tak, jak pisaliście, ekstremalnie, cudownie, fantastycznie i wspaniale, ale też bezpiecznie, to jest bardzo ważne. Okej, ja tutaj zaglądam. Dziękuję Bartku, dziękuję. Zdobyć górski szczyt ktoś by chciał. Jest taki plan, super, bardzo dobrze. O, tutaj się jeszcze pojawiło, ktoś ma, muszę wam to pokazać. Ja muszę wam pokazać, jakie to są pomysły. Ho, 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 ja bym nawet na to nie wpadł. Już wam pokazuję. Znowu udostępnianie ekranu. Tak jest. Już. Ale są pomysły. Musicie to zobaczyć. Musicie. Naprawdę musicie. OK. Ciach, ciach. Aplikacja. Proszę bardzo. I lecimy, lecimy, lecimy. Tutaj was mam. Tu są wasze rzeczy. Zaraz wam też się udostępniam. Jeszcze czekam, żeby to internet zadziałał, żeby to wszystko do was popłynęło. No, no. Widzicie mój ekran już? Może ktoś widzi, to napiszcie, że tak. Bo jeszcze widzę, że tu się troszkę kręci. Czasami trzeba trochę cierpliwości mieć. Nawet wakacje, albo nawet z internetem. Nie wiem, czy widać, ale ja przeczytam, co tu się pojawiło. Naprawdę, super. Uwaga, mieć Lamborghini ktoś chciałby. Nie wiem dlaczego, ale może ktoś chce wypożyczyć.
jego rodzic chce wypożyczyć i wtedy przejechać Lamborghini po jakimś torze. Można. Ktoś chciałby mieć spotkanie z Freezem i pewnie od razu z tirem tych lodów, które sprzedają. Potem mamy skok na bungee, ktoś by chciał. I 5 milionów subskrypcji. No nie wiem, czy da się to zrobić w wakacje, ale jeśli chcesz, próbuj, próbuj. Dobrze, mamy tuż, żeby spotkać się z babcią. Cudowny pomysł, żeby odbliżyć najbliższych i żeby spotkać się z nimi, żeby spędzić z nimi czas. Super, Danusia. Mamy tutaj Energielandię, mamy zdobyć górski szczyt, mamy poznać nowych kolegów, a pewno też koleżanki i wyjazd nad morze. Rewelacja pomysły. Okej, chatka na drzewie już była. Super, bardzo, bardzo dziękuję. Fajne pomysły. Słuchajcie, no to teraz jedziecie na wycieczkę, też ktoś napisał. Jeszcze można zaznaczyć, mówimy wakacje we Francji. Aha, że wy mówicie, że wy chcecie wakacje we Francji spędzić. Proszę bardzo, dobrze, słuchajcie, to teraz przyjdzie czas, bo mówiłem wam, że zajmiemy się też Scratchem Juniorem i Scratchem. Najpierw Scratchem Juniorem i pokażę wam, jak wasze pomysły na spędzanie wakacji można też zaprojektować i wykorzystać w Scratchu Juniorze. Ja sobie go już otworzyłem i pokażę wam taką sztuczkę, że jak będziecie chcieli jechać Lamborghini albo polecieć w kosmos, to w Scratchu Juniorze jest to możliwe, naprawdę jest to możliwe. Okej, już udostępniam Scratcha Juniora. Co w tej Francji chcielibyście robić? To ciekawe. Już. Okej, szukamy Scratcha Juniora. Jest Scratch Junior. Okej, on się udostępnia. Zobaczcie, jak macie otworzonego Scratcha Juniora. Niech się to udostępni. O tak, to zobaczcie. Scratch Junior ma to do siebie, że tutaj jest bardzo łatwy, łatwiejszy niż Scratch. Klikamy sobie na plusika, tak jak ja teraz klikam i otworzy się nowy, o, chwilkę to trwa, otwiera nam się nowe okno. Mamy przecież duszka tutaj, w komputerze będzie to ogórek, a na waszych tabletach będzie to Scratch i najważniejsza wakacyjna rzecz, którą możecie zrobić, to, że przecież mamy tutaj galerię różnych teł. I zobaczcie, jak ktoś chce spędzić w dżungli, to proszę bardzo, klika, zaznacza i jest w dżungli. Ale gdyby komuś było za gorąco, to przecież może pójść sobie trochę i schłodzić się. Można się schłodzić, zobaczcie. Można się schłodzić też w atmosferze bardzo, 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 bardzo mroźnej. I to co? Co wybieramy? Gdzie lecimy na wakacje? Pierwszy głos się liczy. Sprawdzamy. I ja was tam przeniosę. A jak chcecie i macie akurat przy sobie Scratcha Juniora, to możecie też wybrać sobie, gdzie chcecie spędzić wakacje, kliknąć i tam wejść. To dla tych, którzy mają pod ręką. Uwaga, widzę, jest jakaś informacja. Antarktyda. No nie, nie rób nam tego, Mikołaj. Proszę. No, miej litość. Chcemy słońca. Okej. Okay. Nad morze, już lepiej, dobra. Słuchajcie, jesteśmy nad morzem, ale może, słuchajcie, jakieś małe nurkowanie. Co? To jest pomysł, zróbmy nurkowanie. Bo zobaczcie, w Scratchu Juniorze wybieram sobie świat podwodny. Mam świat podwodny. I teraz usuwam sobie tego duszka. Jak go przytrzymam, to pojawia się X. Nie mamy, mamy pusto, mamy tylko tło. I teraz mogę wybrać sobie nowego duszka. Gdzie wybiorę duszka? Po lewej stronie czy po prawej? O, Bartek napisał, że u góry. Zgadza się, u góry. Lewa strona czy prawa? Poczekam. Który plusik? Z lewej czy z prawej? Prawa strona to będzie ta strona pod tłem malutkim, czyli tu będą tła. Czyli ja potrzebuję pod logo tutaj, pod logo Scratcha Juniora i to będzie plusik. Dokładnie tak. Plusik, mamy to. Uwaga, uwaga, zobaczcie, w Scratchu Juniorze, nie wszyscy to wiedzą, są takie duszki, które mają, ja to nazywam blada twarz. Zobaczcie, tutaj są te duszki. One tutaj sobie mieszkają. Można wybrać sobie duszka, na przykład nurka. Więc wybrałem duszka nurka. Płetwo nurka właściwie. I zobaczcie, on tutaj jest. I wiecie co? Ten duszek może być wami. W jaki sposób to zrobić? Czy ktoś wie, jak to zrobić, żeby ten duszek miał waszą... Bo może są eksperci z juniora i wiedzą.
Jak to zrobić? Jak ktoś w tym czasie chce dodać sobie jakiegoś innego duszka, robimy sobie krótką historię wakacyjną w Scratchu Juniorze teraz. O, ktoś pisze, więc ja sobie policzę jak zwykle, wiecie, od 10 do 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Zobaczcie, macie tu pędzelek. Klikacie w pędzelek, a pędzelek, jak wejdziecie, macie coś takiego jak edytor graficzny, w którym można zmieniać waszego duszka. I po prawej stronie, zobaczcie, jest kamerka. Klikam w kamerkę, klikam na twarz. O, i chyba trzeba drugą kamerę otworzyć. O, jeszcze spróbujmy. Wiecie co? To ja wyłączę kamerę tutaj, żebyście mnie nie widzieli na kliku i skorzystam z niej w tym miejscu. Będzie łatwiej. O, teraz powinno się udać. Okej. Jeszcze raz. Wyjdę. Tutaj, tutaj. I co? Nie chcę zabrać mi twarzy dzisiaj tutaj, widzę. Nie chcę. No to nic, poradzimy sobie z tym. Jak nie chcę zabrać mojej twarzy i ta sztuczka nam się teraz nie udaje, to nie szkodzi. Co mogę zrobić? Mogę sobie zabrać tutaj pędzelek i po prostu, jak nie można, to zrobię się błękitnookim. O, chciałbym porysować. Nie poz... Okej. O, mam tutaj jedno oko, drugie oko. Proszę bardzo. Błękitne. I jeszcze będę uśmiechnięty. Spróbujmy zrobić, że będę uśmiechnięty bardziej, czyli grubo. O, jest mina, no i nos musi być. O, jest nos. Ok, i mam z tego płetwonurka. Super, mam płetwonurka. Mogę też, mogę go narysować. Super, dokładnie tak, to zrobiłem. Dziękuję Wam, że jak zwykle mi podpowiadacie i pomagacie mi w różnych tarapatach. I uwaga, uwaga, możecie też wybrać sobie drugiego duszka. Jakiegoś duszka wybiorę zaraz, drugiego. Ciach, ciach, ciach. Kogo tu wybrać? Kogo ja pod tą wodą spotkam? No, musi być coś, jak znając was. O, są ryby. O, kraba chcę. Biorę i kraba. No nie mam świnki morskiej tutaj, nie dzisiaj. Nie, nie, świnki morskie nie żyją pod wodą, naprawdę. I zobaczcie, jak mam kraba, to chcę, żeby on odwrócił się do mnie, bo chyba z nim porozmawiam. Zrobimy jakąś śmieszną scenkę, dobra? Biorę zieloną flagę. Klikam w lewo, klikam tutaj zero, żeby on tylko się odwrócił. O, jest w moją stronę. I teraz uwaga, zbieram propozycje. Propozycje polegają na tym, co ma powiedzieć krab. Ok? Napiszcie na czacie, co ma powiedzieć krab. Co ma powiedzieć? Ja już sobie wyjmę tutaj bloczek. Spróbujemy. Witaj, przybyszu. Ok, pierwsza propozycja. Dziękuję. Oki, ale nie, żeby było to zrozumiałe. SP7. Żeby to było zrozumiałe. Jeszcze poczekam. Mogę napisać tu pierwszą wiadomość już od was. Witaj, przybyszu. Brawo, Kraków. Na was zawsze można też liczyć. Sprawdzamy. Nie szkodzi, Mikołaj? A, przepraszam, ale to moje mieszkanie. Podoba mi się to. Już robimy, ok? Przepraszam, ale to moje mieszkanie. Proszę bardzo. No dobra. Gosia, widzieliśmy już twój napis. Dziękujemy ci bardzo. Dobra, czekam jeszcze na pomysły. Ok. Sprawdzamy, sprawdzamy. Dobra, słuchajcie, to zróbmy tak, że na to odpowie Nurek jeszcze, czyli wysyłam wiadomość. Kto odbierze wiadomość? Kto odbiera wiadomość, żeby odpowiedzieć? Nurek czy krab? Kto? No właśnie, a kto jest listonoszem dzisiaj? Kto jest listonoszem? No dobra.
Ja, czyli nurkujący. Co odpowie nasz nurek na pytanie: Witaj, przybyszu, przepraszam, to moje mieszkanie. Co on może odpowiedzieć? Dajcie propozycję. Poczekamy. Ktoś stuka. A, mam pocztę. No tak. O, wypijmy razem kawę. To ciekawe bardzo. Ciekawe, czy kraby piją kawę w wakacje. Okej, okay. Bo wiecie, możecie swoje teksty też wrzucić w juniorze, zrobić swoją scenkę i wtedy. Jeszcze tutaj dodam jedną rzecz i zaraz sobie zobaczymy to na dużym ekranie. I wtedy wasza. O, to może lemoniada z ryb. Świetny pomysł. Bardzo mi się podoba. Super. Jeśli to uczniowie wymyślają w klasie pani Beaty, to rewelacja. Brawo za kreatywność. Jak najbardziej tak. To zróbmy to. Tutaj zróbmy tak. A może lemoniadę. Z ryb. Ja nie wiem, czy to rybom się spodoba. Może w smaku ryb będzie bezpieczniej, bo myślę, żeby się obraziły na kraba, że takie rzeczy tutaj proponuję. No i na nurka też. Uwaga, uwaga, robimy wielki ekran i zobaczcie. Zaczynamy. Krab, witaj przybyszu. Przepraszam, ale to moje mieszkanie. Wypijmy razem kawę. O, pokręciło go. A może lemoniadę w smaku ryb? Okej, jeśli chcecie, to też możecie spokojnie wylądować w swoich opowieściach, na przykład w kosmosie, bo zobaczcie, jak ta scena zupełnie inaczej będzie wyglądała, jak przeniosę ją w kosmos. Nurek może spotkać kraba w kosmosie. Jest to możliwe tylko w Scratchu Juniorze, więc chwilkę juniorowaliśmy. Jeśli coś robicie i się bawicie tam teraz z Scratchem Juniorem, to spokojnie możecie kończyć swoje projekty, a ja przejdę teraz do tych, którzy są fanami Scratcha i którzy chcą w Scratchu coś zrobić. Właśnie, ryby to przyjaciele, bardzo fajna propozycja. Świetnie, więc zamykam już juniorka. Zamykam juniorka i będę chciał przejść do Scratcha, żebyśmy jeszcze pożegnali się z naszym Scratchem. I słuchajcie, po to mieliśmy burzę mózgów na początku naszego spotkania, żeby teraz to wykorzystać, żeby to wykorzystać. Już udostępniam kolejny ekran. Już. Otwieram aplikację. I zaraz zobaczycie Scratcha. Okej. Aplikacja. I mamy wakacyjnego Scratcha. Proszę bardzo. Zobaczcie, przygotowałem dla Was projekt. Też od razu dam Wam link, jak będziecie chcieli z nim później popracować. To link do projektu. Już tutaj daję link do projektu. Ctrl F. Proszę bardzo. No i okej, to dla Was, szczególnie dla tych, którzy skraczują i chcą się tym pobawić. Zobaczcie, mamy tutaj napis wakacje i literki już się zaczynają zmieniać. Coś się zaczyna z nimi dziać. Więc zajrzyj do środka. Będziemy sobie modyfikować. Najprościej ten projekt można zmodyfikować tak, że jak kliknę na niego, jak kliknę na literkę A, to pojawi się Wasza propozycja. To jest to środkowe A, bo widzicie, ono się podświetla na niebiesko. Więc Waszego słowa zaczynającego się na A, będącego związane, żeby było to słowo związane z wakacjami, więc pisaliście atrakcyjne. I proszę bardzo, już mam pierwszy skrypt tutaj zrobiony. Klikam na A i pojawia się atrakcyjne. Więc teraz muszę sobie odświeżyć Wasze pomysły, że tak, było wspaniałe, wyśmienite były wakacje, prawda? Więc literka W. Zobaczcie, biorę sobie znowu, kiedy duszek kliknięty, wygląd i co wpisuję? Wyśmienite. I zrobię, żeby to dłużej jeszcze się wyświetlało, na przykład 10 sekund. Okej, to co? Teraz literka K. Jakie tam były propozycje na literkę K? Muszę zajrzeć na czat, żeby sobie przypomnieć te wasze super propozycje. Literka K. O, zobaczmy.
To było na początku. Kreatywne, super. Zróbmy kreatywne. Literka K, proszę bardzo. Mamy, powiedz i wpisuję sobie kreatywne. Kreatywne wakacje. Też wyświetlanie przez 10 sekund i robimy sobie jaki bloczek? Kiedy duszek kliknięty. Super. No to teraz jeszcze zróbmy cy. Cy. To już przerzucę, to skopiuję do cy. Mam tutaj cy. O, nie ma bloczka. Gdzie jesteś w bloczku? Bloczki się schowały. To nic. Wyjmiemy nowe. Co było na cy fajnego? Ciekawe, cudowne. O, znowu piszecie. Dziękuję bardzo. To już zapisuję. Dziękuję wam za pomoc. Cudowne, cudowne. Dzisiaj super. Okej. I jeszcze było E. Tam było energetyczne, prawda? Klikamy E. Super. Literka E. Biorę sobie tutaj i energetyczne. Energetyczne, jak nasze spotkania energetyczne. Energetyczne, świetnie. Zobaczcie, klikam duszek kliknięty, robię dziesiątkę. OK. Uwaga, uwaga. Jeszcze zrobię taką, dobra, zobaczmy na dużym ekranie, jak to wygląda. Uwaga, uwaga, jest duży ekran. Zobaczcie, tu jest start. Ciach, lecimy. O, klikam na wy, wyśmienite, na k, kreatywne, na cy i na e. Zobaczcie, pojawiło się. Jeszcze możemy to zrobić i tą sztuczkę też czasami robiliśmy, żeby nasze wakacje były kolorowe. Więc do tego, żeby były kolorowe i żeby mieniły się te literki, to ja mogę wziąć zieloną flagę, to wiecie. Do tego, o, cudowne, super. Mogę wziąć sobie bloczek i wy też możecie, bloczek zawsze. I świetna funkcja, która się nazywa zmień efekt kolor. To jest super. I teraz, żeby nie programować wszystkich literek, to ja sobie zabiorę to i przerzucę do literki A, potem do literki W jak wakacje. Mamy K już było, ale chyba jeszcze, tak? Mamy literkę A, to cudowna samogłoska. Mamy spółgłoskę C tutaj. Lecisz. Super. Mamy tutaj J jak jedzenie. Okej, i zobaczcie, co się zadzieje. O, mamy... O, literka C jeszcze nie miga. Zobaczcie, migają nam. Możemy też, jak w juniorze, dodać sobie tło wakacyjne jakieś. I zobaczcie, przygotowaliśmy sobie dzisiaj wakacje. Gdzie tam spędzimy ten czas? Ktoś mówił nad morzem. O, gdzie jest morze tutaj? Nie, no zróbmy sobie kosmiczne wakacje. O, mamy to. I jeszcze literka C. Dlaczego literko C nie chcesz migać? Zaraz tu cię zmienimy. O, teraz już powinna. O, jest świetnie, zobaczcie. I teraz klikam. Wyśmienite, atrakcyjne, cudowne i energetyczne. Świetnie, mamy to. Mamy wakacyjny projekt zrobiony szybciutko w Scratchu. Bardzo dziękuję. Uwaga, uwaga. Wspaniali, słuchajcie. To są nasze ostatnie zajęcia w tym roku szkolnym, więc naprawdę bardzo, bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za wszystkie spotkania do tej pory, za Scratch dobry, za urodziny Scratcha, że byliście z nami. Więc dziękuję bardzo tutaj też, że wam się projekt ten podobał. I teraz tak, zrobię duży ekran, żeby... Oj, wyłączyłem, przepraszam, wyłączyłem kamerę, to czasami mi się zdarzy. Ale teraz tak, bo chcę wam przybić piątki wszystkim, żółwiki przybijam i prawą ręką też, i lewą ręką też. Słuchajcie, niech wasze wakacje będą takie, jak pisaliście. Wyśmienite, atrakcyjne, energetyczne, ciekawe, kreatywne. Jedzonko, żeby było dobre. Dokładnie tak. Życzę, bądźcie bezpieczni, dbajcie o siebie, spełniajcie swoje malutkie i wielkie marzenia i mam nadzieję, że po wakacjach się zobaczymy. Dziękuję wszystkim z całej Polski, Kraków, Poznań, mniejsze, większe miejscowości, Oleśnica, Olsztyn, za to, że byliście z nami, cudowny Szczecin, z którego dzisiaj do was nadaję i naprawdę dbajcie o siebie i wymyślcie sobie jakieś fajne niespodzianki. Pamiętajcie, że możecie też zrobić miłe niespodzianki innym, przygotowując dla nich jakieś ciekawe projekty w Scratchu, zaskakujące. Więc do zobaczenia, bardzo dziękuję. Było mi bardzo, bardzo miło móc się z wami spotykać i jesteście super. Dziękuję bardzo. Żółwik, do zobaczenia. Scratch dobry wszystkim. Bardzo, bardzo dziękuję. A teraz słyszycie trochę hałasu, bo w szkole jestem, mówiłem.